Wiatr jest taki, że wciskają czapki na uszy, a ja się schowałem za murkiem w miejscu, gdzie już nie wieje. Wiatr jest teraz z północy najwyraźniej. Woli kontynuacji wątku meteorologicznego z dnia na dzień. Dzień dobry. No, pani by mi na pewno bardzo pomogła. Chciał pan, ale pan ma swoje zdanie, więc lepiej się w dyskusję nie wdawać. Tak jak ze mną się raczej nie wdają w dyskusję. I to właśnie było bez sensu. To taka posłowa. Tym tematów chciałem poruszyć w bardziej sprzyjających okolicznościach w innym miejscu. A teraz mi tylko ciśnie się kontynuacja rozpoczętych słów. Chciałbym wrócić myślami do tego, o czym myślałem wcześniej, czego nawet nie zdążyłem odsłuchać, obejrzeć. Przypomnieć. Jak sobie przypomnę to miejsce, w którym ostatnio byłem. Dzień dobry. Dzień dobry. O czym ja tam mówiłem wtedy? No, musiałbym na bieżąco obejrzeć. Obejrzeć, nagrywać kolejny odcinek, ponieważ nie jestem w stanie zapamiętać go przez noc. Noc pełną snów. Nocną duszność. Tak to się odbywa. Dobrowolne podduszanie się. No właśnie, chciałbym na przykład pomyśleć o tym, o czym myślałem ostatnio, o daszku i o windzie. Myślałem sobie też, żeby o tym, że daszek się rozrasta w moim umyśle. Do straganu. To jest taki daszek z wiatrem pod daszkiem. Daszek chroniący od słońca i od deszczu. W związku z tym zawiera pod sobą takie bardzo stabilne miejsce, które już można sobie pozwolić na jakieś jego zagospodarowanie. Poza rolnicze oczywiście, bo rolnicze to raczej nie potrzebuje daszku, bo i słońce, i deszcz są rolniczemu miejscu potrzebne.
czyli rośliną. Rośliny nie potrzebują tego, czego potrzebujemy my, czego potrzebuję ja, wiatru i cienia. Czy pewnie są takie rośliny, które raczej lepiej się rozrastają w miejscach ocienionych. Na przykład jest taka roślinka bardzo ładna i pachnąca bardzo ładnie, która się nazywa maciejka. Maciejka lubi cień i lubi słońca też. Pamiętam na podwórku kamienicy, w której mieszkali moi dziadkowie. Dziadek miał tam takie 3x3 metry gruntu. Można powiedzieć działeczkę na tym podwórku. Nie zaasfaltowaną, betonowaną i nie przykrytą płytami, pod którą miał na tej działeczce miał sadził sam osobiście z zakupionych ziaren. Trawę, po prostu trawę. A tą trawę doprawiał właśnie ziarnami maciejki, czy nasionami maciejki. I w tej trawie wyrastały takie niewielkie, malutkie kwiatki, które bardzo, bardzo ładnie pachniały w lecie i w związku z tym w mieszkaniu, które było na parterze, rozchodził się zapach tych kwiatów. No, bardzo sprytny wynalazek i pomyślunek. Oczywiście w maciejce był potrzebny deszcz, a więc albo podlewanie. Albo brak daszka. No ale tak naprawdę to człowiek, który musi się przemieszczać w miejsca bezpieczne, czy o lepszym komforcie chwilowym, czyli albo ocienione, albo zadaszone, albo nawietrzone, nasłonecznione, w zależności od okoliczności, to dla niego naturalną konsekwencją są jakieś pojazdy. Od razu myśli o tym straganie, który jest jednocześnie pojazdem, to mu się pojawia taka koncepcja ruchomego straganu, czyli ruchomej płaszczyzny, czy ruchomej powierzchni pod daszkiem, ruchomego daszka. Ruchomy daszek. Ruchomy daszek nad sobą. Oraz nad tym, co mamy w rękach na przykład, albo na kolanach, czy obok czego się znajdujemy. Były takie wózki,
saturatory albo takie no, pojemniki, termosy z lodami leżące na wózku, przepychane z kąta w kąt czy z miejsca na miejsce, które ktoś tam obsługiwał i coś tam z nich dystrybuował, czyli sprzedawał. Czy lody, czy napoje. No to zniknęło, nie wiem, to komuś pewnie bardzo przeszkadzało to, że ludzie piją i rozkoszują się byciem na powietrzu, skoro tak naprawdę wszyscy są przeznaczeni do uwięzienia i do uduszenia w tych pomieszczeniach, w których się znajdują. Czyli do utraty sił z powodu braku powietrza świeżego, zewnętrznego, z powodu braku wiatru. Tak naprawdę to jest, cały czas jesteśmy w stanie ucieczki przed tym stanem terminalnym, w którym nie możemy się już wyrwać z pomieszczenia, nie możemy otworzyć okna ani drzwi i nie możemy nabrać powietrza w płuca najróżniejszymi sposobami nam straszą przed tym i każą uciekać od tego stanu. Niektórzy słuchają i uciekają, a niektórym się nie chce, bo wiedzą, że ta ucieczka nie ma sensu i tak się tym samym skończy, ale to właśnie nieprawda, dlatego że mamy się wykazać pomysłowością w tej ucieczce. To jest nasze główne zadanie: uciekać, 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 uciekać. No, jak gdyby trzeba w tej ucieczce znaleźć przyjemność. Cieszyć się z tego, że się udało znaleźć w tym miejscu, które no, od tego stanu nas odprowadza dalej, którego opóźnia. Który ten stan duszenie opóźnia maksymalnie. Ale no, jest gwarantowane, że on i tak nadejdzie. Chyba, że tak powiem, wcześniej nam się uda jakoś inaczej zginąć, ale to jest coś, co jest niezalecane, niewskazywane, niepopierane, ponieważ cały czas jesteśmy sługami. Cały czas jesteśmy po to, żeby uczestniczyć w tym procesie ucieczki. To jak taki sztuczny zając na torze hartów jakichś, które gonią tego zająca, no to on ma swoje zadanie, on nie może uciec z tego toru. On ma uciekać po to, żeby go goniono.